Tu mamy fajny przykład uprawy buraka przy terenach leśnych. O, no, tu spróbowała, tu sąsiada spróbowała, czy to jest dobry, nie? Dobrowolne dokarmianie dla zwierząt, dla kół. Tu sobie pogryzła troszkę. Tu spróbowała, który lepszy. Nie mogła się zdecydować, żeby zjeść jednego, no. To się nazywa zero współpracy. No tutaj już ten lepiej smakował. Miała prawo wyboru. Ale tylko gdzie większe. Tych mniejszych widać, że im mniej smakują. Mamy przykład, jak sobie przewędrował kolega dzik. Tak mu się buraki spodobały. Do szwędania. Mogę zaprosić i pokazać łowczym, co się dzieje, nie? Nie, wiesz, no.